W modelu DPS 1200 dostępna jest też regulacja twardości klawiatury, znaczy regulacja dynamiki w 9 poziomach. Plus 10 to jest zupełne wyłączenie dynamiki. Do regulacji twardości klawiatury służy przycisk Touch, tutaj po prawej stronie klawiatury. I przy jego, on jest domyślnie ustawiony na taki środkowy poziom numer 5, bo jest od 1 do 9. Gdzie jeden to jest najbardziej delikatna klawiatura, a 9 to jest najbardziej twarda. Czyli przy naciśnięciu przycisku Touch, tutaj na wyświetlaczu pojawia się numerek. Można zmienić na 9, czyli będzie najbardziej twarda. Albo przejść do 1, gdzie jakby zagrana ten sam utwór w taki sam sposób, brzmi donośniej, bo chodzi o to, że przy 9, przy twardej klawiaturze po prostu dynamika jest taka bardziej toporna, jakby trzeba więcej wysiłku palcami wykonać, by utwór zabrzmiał tak samo jak przy klawiaturze delikatnej. Czyli jeżeli chcemy taką bardziej suchy dźwięk i więcej pracować palcami, to przez przycisk Touch przechodzimy do 9. Klawiatura jest twardsza, a jeżeli chcemy na przykład grać delikatnego Chopina bez takiego wysiłku palcami, to warto przejść na 1 i wtedy klawiatura jest delikatniejsza. I brzmienie jest bardziej donośne przy takiej samej pracy rąk, jak przy klawiaturze twardej.